Jest czwartek, 20 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Bernard i Samuel. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium o kolejnej zbiórce elektrośmieci będzie zaproszenie do starej fabryki drutu i kina Amok. Znajdzie się też miejsce na relacje z gliwickiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Agnieszka Baron, zapraszam. Czas na porządki w domu. W sobotę można pozbyć się zbędnych telewizorów, lodówek i innych niedziałających urządzeń elektronicznych. Sprzęty można przynieść do specjalnie oznakowanego stanowiska zlokalizowanego tym razem w Wójtowej Wsi przy kościele przy ulicy Głowackiego. Organizatorzy akcji przypominają, że elektroodpadów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Starych czy zepsutych urządzeń nie należy także przechowywać w domu. Zawierają one toksyczne metale ciężkie oraz niebezpieczne związki chemiczne. Biorąc udział w miejskiej akcji, można pozbyć się nie tylko niepotrzebnych przedmiotów, lecz zadbać przy okazji o własne zdrowie i najbliższe otoczenie. Harmonogram kolejnych akcji można znaleźć na stronie internetowej Gliwice.eu w zakładce Ekologia. Tuż po wakacjach, w pierwszy weekend września, odbędzie się druga edycja Silesia Hip Hop Festival. W starej fabryce drutu wystąpią reprezentanci Śląska i Zagłębia oraz kilku czołowych zawodników polskiej sceny rapowej. Pierwszy dzień festiwalu upłynie pod znakiem warsztatów muzycznych, z beatboxu i DJingu. Na piątek zaplanowano również pokaz filmu, a w sobotę 5 września na scenie zobaczymy takich artystów jak Pocahontas, Kękę, Dwa Sławy, Sztigarbonko. Imprezę poprowadzi Skorup i DJ Hopbeat. Na małej scenie przy barze zagrają DJ-e Eprom, Roka, Totenton, Hopbeat. Po raz pierwszy w kinie Amok w najbliższą niedzielę odbędzie się transmisja rozgrywek Counter-Strike Global Offensive z Kolonii. To w ramach cyklu eSports in Cinema. Są to transmisje najważniejszych rozgrywek mistrzowskich w różnego rodzaju grach komputerowych. Na chwilę obecną już prawie 1500 kin na świecie transmituje najbardziej ekscytujące turnieje z udziałem w światowej rangi mistrzów. Zmagania graczy z Kolonii można będzie podziwiać w kilkunastu polskich miastach, także w Gliwicach. Początek relacji w jakości obrazu HD o 19:00. Pielgrzymi cenią sobie pielgrzymki za wiele rzeczy, a na pewno za wyjątkowe odczucia. Złącznie ponad 100 km robi gliwicka pielgrzymka. Wystarczy coś do jedzenia, jakieś sztućce, wiecie, podręczne rzeczy i można lecieć. I my teraz będziemy zaraz także wyskakiwać. Bardzo, tak dużo osób jest takich, kulturalnych bardziej. Tak mi się spodobało, że już chodzę co roku. Duża część jest takich, którzy oczywiście pielgrzymują latami i nie wyobrażają sobie tego żadnego roku bez pielgrzymki. Nie ze względu na to, żeby się przejść, ale ze względu na to, żeby rzeczywiście pokazać tą wiarę, zanieść przed tron Matki Bożej te swoje intencje. No, piosenki różne, które gramy, śpiewamy dla ludzi. Ta radość ogólna, to jest najfajniejsze. Pani wie starusza, co na Jasną Górę zdąży chcą. My wędrujemy razem wciąż, poprzedzimy się. Każda pielgrzymka ma swój temat. Tegoroczne hasło jest: nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Dzisiejszy świat propaguje trochę inne wartości. I to jest, można powiedzieć, taki ewenement, że ludzie tacy, nie wiem, młodzi, coś jak ja, coś jak ty, po prostu chodzą na te pielgrzymki, chcą coś pokazać, tak? I to jest świetne, że ci młodzi też chodzą. Dokładnie. Więcej młodych. Najwięcej młodych? Będzie więcej. Jak ta atmosfera? Bardzo mi się podoba, bo jest to pierwszy raz, za namową kolegów, ale jest super. Są zapaleńcy, są ludzie, którzy tego pragną być, iść i rzeczywiście też w ten sposób pokazać swoją wiarę, świadectwo wiary dać. Duch czasem jest bardzo ochoczy, ale ciało słabe. Niestety rolą służy jest czasem powiedzieć: droga siostro, drogi bracie, wystarczy, nie narażaj swojego zdrowia. Każda z tych intencji, może nie od razu, ale jest wysłuchana. I to, myślę, umacnia ich w tej drodze, żeby jednak iść, podejmować ten trud. Jak już dalej, później z bolącymi nogami, z blazami na tych stopach,
ale iść, no bo ta intencja jest ważna i ją chcą do Matki Bożej zanieść. Odradzają nam się szlaki jakubowe, gdzie coraz więcej ludzi idzie na szlaki jakubowe. Jest to inna forma pielgrzymowania, bo przede wszystkim indywidualna. Alleluja, Jezus wciąż w pokoju chwała. Alleluja, królu, Panu chwała. Alleluja. Jest fajnie, zachęcam. Relacja z gliwickiej pielgrzymki na Jasną Górę już jutro w programie Bliżej Boga, premiera o godzinie 16:40. Już jutro po południu odbędzie się oficjalne otwarcie nowej hali sportowej przy ulicy Kozielskiej. Gospodarzem obiektu jest Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Karbo, którego dumą i gwiazdą jest pięściarka Lidia Fidura. Obszerna relacja z otwarcia wkrótce na naszej antenie. Dzień później, w sobotę, zawodnik gliwickiego rywala, 27-letni Łukasz Głuch, powalczy o zwycięstwo podczas gali walk zawodowych w kickboxingu w kategorii do 81 kg. Wydarzenie Górale kontra Reszta Polski odbędzie się w Rabce Zdroju. Turystyczny klub kolarski PTTK zaprasza na kolejny rajd po ziemi gliwickiej. Jak zwykle kolarze wyruszą z rynku o godzinie 9 w niedzielę. Podczas podróży uczestnicy odwiedzą zabytki ziemi toszeckiej. Główną atrakcją będzie zwiedzanie zamku w Toszku. Długość niedzielnej trasy to 65 km, a tempo turystyczne. Jak zapowiadają organizatorzy, rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Siatkarki gliwickiego AZS-u rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu. W zespole zaszło sporo zmian kadrowych. Z części zawodniczek zrezygnował klub. Markiewicz przeszła do zespołu z Orlen Ligi. Anton wyjeżdża na praktykę i do Gliwic wróci dopiero w styczniu. Praktycznie nowy zespół trzeba więc zgrać i dobrze przygotować pod względem fizycznym, co już się dzieje. Czasu nie ma zbyt wiele, bo 11 września startują Akademickie Mistrzostwa Polski w Warszawie. To wszystko w czwartkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie tvimperium.pl po serwisie Pogoda na Piątek. A ja dziękuję za dziś i życzę miłego popołudnia.